Szanowni Państwo, witamy serdecznie. Bilardowa Ekstraklasa 2016 rok. Czwarta kolejka i trzeci pojedynek. Jeden z dwóch najciekawszych, jakie szykują się właśnie w tej odsłonie Ekstraklasy. Hades Poznań, najmłodszy zespół w Ekstraklasie kontra mistrzowie Polski Konsalnet Warszawa. Witają Państwa Grzegorz Kędzielski i Marcin Krzemiński. Tabela przed tym pojedynkiem. Bez porażki, z czterema zwycięstwami. Nosan Kielce. I teraz te zespoły, które grają Konsalnet, dwa mecze do tej pory rozegrał, też nic nie przegrał. A Hades Poznań dwa mecze wygrał, jeden przegrał. Przegrał z Nosanem Kielce. W składzie Hadesu zobaczymy Adriana Borowca, trzykrotnego wicemistrza Europy Juniorów z 2010 roku oraz Mateusza Robińskiego, mistrza Polski Amatorów. Tytuł ten wywalczony w 2012 roku. Natomiast w Konsalnecie Warszawa zagrają Wojciech Szewczyk, wicemistrz świata w parach, trzykrotny mistrz Europy Juniorów i oczywiście wiele, wiele sukcesów w rywalizacji krajowej. I jego partnerem ten zawodnik, który pierwszy z Polaków wygrał Puchar Europy Eurotour. Wprawdzie było to w 2007 roku, Wojciech Trajdos, ale potem stawał na podium. Mistrzostw Polski, wspaniale występował w wielu, wielu turniejach, czyli taka eksplozja doświadczenia na pewno i tytułów po stronie Konsalnetu Warszawa. Oni szykują się do kolejnego tytułu mistrzowskiego. Wiedzą, że nie stać ich na pomyłki, że nie stać ich na takie wpadki z drużynami, które potencjalnie są słabsze, a tutaj w takiej roli będzie występował Hades. Czy Hades będzie tutaj takim drużyną do bicia? Zaraz zobaczymy. Niewątpliwie potencjał w Poznaniu jest też ogromny, tam wielu zawodników, mimo że no przecież z Konsalnetu również mamy niejakiego Mateusza Śniegowskiego, to przecież szkoła poznańska i wychodzi właśnie z tego samego klubu, co bo wyszedł z Hadesu. Dokładnie tak. Robiński następny. No, on gra akurat w Hadesie. Który na co dzień wielokrotnie się przecież i teraz z przyjeżdżających do Poznania, często bywającym tam i grającym Wojtkiem Szewczykiem, czyli oni się znają z tego boiska bilardowego bardzo dobrze. To czasami się o wiele lepiej gra, nie ma tej presji, że gram z gwiazdą, że gram z wielkim, bo gram z kolegą, w którym się w klubie widuję, wspólnie się spotykamy, wspólnie rozmawiamy. No ale czy tutaj sentymenty będą brały udział? Na razie ostra, zdecydowana gra zawodników z Warszawy, bez pomyłek, płynnie, szybko. Kolejne kule umieszczane są w łuzach i w tej chwili Wojciech Trajdos wystawia bardzo dobrze do ostatniego strzału Wojtkowi Szewczykowi. Szewczyk się przymierza. Jest pierwszy punkt. Mocno zaczyna Konsalnet. Oni obserwowali pojedynek najgroźniejszego rywala Nosanu Kielce przed tym spotkaniem. Tam no, była pewnie ogromna nadzieja, że przystanie 8-3, bo wtedy tyle przegrywał Nosan Kielce z Sokółką, że może być niespodzianka, że może te drzwi do sukcesu jeszcze zostaną przed Kielczanami zamknięte. To tutaj już teraz z pełną informacją o tabeli turniejowej, o tym, że Nosan zwyciężył, wprawdzie dużo tych małych punktów stracił, może być dla nich ten pojedynek o tyle ważny, że odrobią tą nie tylko dużą stratę punktową, czyli zdobędą kolejny punkt, ale także i w małych punktach będą zbliżali się do prowadzącego w tabeli. Robiński Borowiec. Bardzo dobrzy zawodnicy o ogromnym potencjale. Ale jakbym go pochwalił w tej chwili, źle spojrzał, chciał gdzieś ominąć dziewiątkę, żeby tą dwójkę wbijać. Pomylił się już szybko Wojciech Trajdos, po tym faulu przejął kulę, wystawia na trójkę też, proszę zobaczyć z jaką lekkością, ale z jaką precyzją, szybko to zagrał, jakby czuł ten stół, rzeczywiście czuł to sukno, a sukno, co tu powiedzieć, sukno mistrzostw świata, najlepszych turniejów, Pucharu Europy, mistrzostw Europy, firma Ivan Simoni z Belgii, absolutny top świata, podobnie jak i kule, którymi
rozgrywana jest Polska Liga, to taki najnowszy wyrób znanej pod marką jako Aramid. Ale teraz chwalimy, to coś się tutaj nie udaje. Tak, dokładnie. Czyli Duramity, mówiąc o tych bilach, tak, bo taki nowy Aramid, ale Duramid się nazywają te modele właśnie, które wyszły na rynek w tym roku. Nimi rozgrywane są główne imprezy, czyli bilardowa ekstraklasa i Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Ale Mistrzostwa Europy, Puchary Europy. Oczywiście, tak, dokładnie. Czekamy, jakie będzie rozdanie, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, czy tutaj też się ta sytuacja będzie powtarzała. Zobaczymy. W każdym razie dobre warunki, bardzo dobre mają tutaj zawodnice w Galerii Echo w Kielcach przygotowane. Zawsze jest to sukno, no prawie jak nowe, bo grane na nim jest zaledwie kilka godzin. Te bile też nie są zbytnio zużyte, bo ciężko mówić o tym, jak po pierwsze mają wieczną gwarancję chyba, jeżeli się nie mylę, te bile, a dwa po kilkunastu godzinach gry raczej nie należą do starych i zbytnio zużyte. Nawet lepiej się gra, można powiedzieć, takimi, które mają za sobą te kilka godzin na stole bilardowym. Lepiej się je kontroluje. Ale bardzo ładne techniczne zagranie. Ładne zagranie teraz Wojtka. Szewczyka tak zgasił na bandzie binę. No i teraz się zastanawia, na którą stronę białej wyjść. Za lekko. No i wyszedł gorzej jak mógł chyba. Myślę, że chciał wyciągnąć jeszcze wyżej. Tak. Żeby grać do tej samej łzy. Teraz rzucił wyzwanie Szewczykowi. Nie ma najłatwiejszej pozycji do wykonania, do tego, do wbicia bili oczywiście Szewczyk, ale czy mu to wystarczy przy jego klasie? Myślę, że tak. Wojtek Szewczyk, przypomnijmy, wicemistrz świata w parach. Borowiec wydaje, że go to nie interesuje. Z 2012 roku ostatnio piąte i dziewiąte miejsce na zawodach Pucharu Europy, Eurotour. Też wyjeżdża na Mistrzostwa Świata. Tam broni piątego miejsca wywalczonego w ubiegłym roku. Chociaż teraz zobaczmy, długo się przymierza. Może to nawet trudniej wygląda niż tutaj na ekranie chyba, wiesz Marcin, bo czasami to jest błędne i co? No ale i bardzo ładnie. Jak szybko podbiegł Wojciech Dajdes w ogóle. Szybciej niż sędzia zdążył tutaj podejść, wyciągnąć bilę ze stołu. To taki typ niepokorny, ale i dobrze grający w bilard. A on mówi, że Adrian nie przyglądał się i nie chciał za bardzo obserwować to, co się dzieje tak, na stole. Tak, może to być element taki zdenerwowania, taktyki, albo też wiary Szewczyka, że no, tego to już nie zepsuje, nie będę to obserwował. Ładne teraz, mocne rozbicie Wojtka Szewczyka. Zobaczmy. I gdzie jest biała? Schowała się za czarną. Tutaj no nie ma dostępu chyba do jedynki. I co, będą pusza grali? Czy jakieś inne? No i patrzymy tutaj na sytuację w tej chwili, czy zaryzykują, czy będą chcieli grać ofensywnie, nie, no myślę, że chociaż zobacz, jest tutaj chyba przejście między ósemką a siódemką, da się tutaj musnąć tak delikatnie tą jedynkę i z powrotem wyjść z tą białą bilą w górę stołu. Zobaczmy, co, jaki wariant wybiorą, mierzy dokładnie Adrian Borowiec, delikatnie. Tak jest, ale nie zatrzymała się tutaj ta bila. W ogóle jakoś dziwnie tak odbiła się od jednej, drugiej bandy. No jest możliwość bicia teraz tutaj jedynki do prawej dolnej łzy. Trójka natomiast w górnej części stołu. Trzeba będzie z nią wrócić tam z tą białą bilą. Ale Wojtka Tajdosa akurat na taki strzał stać. No, na taki również. On potrafi zagrać fenomenalnie, po czym po kilku takich wspaniałych strzałach nagle pomylić się nie wiadomo jak. No ale wiesz, tutaj były dwa warianty. Można było grać do prawej dolnej albo do lewej dolnej, prawda? Mm-hmm. W każdym przypadku trudne. Było obarczone ryzykiem, że zagranie do lewej dolnej uderzała bila biała potem tą szóstkę i dziewiątkę. Gdzie by się tam ustawiła potem nie wiadomo, no ale tu w tej chwili mamy festiwal błędów, nawet podwójnych błędów, bo wpada oczywiście bila biała jeszcze, mało tego, że nie trafił, to do przeciwległej łzy i szansa znowu przed konsolnetem. Przy 2-0 dochodzi do sytuacji powiększającej szansę konsolnetu na zdobycie kolejnego punktu.
No ja obstawiam tutaj bardziej wyrównaną walkę, chociaż to jest początek spotkania, bo wierzę cały czas w to, że Hades... Nie, śmieję się, przepraszam, z Wojtka, no. Znowu, no, no znowu taka nonszalancja troszeczkę, nie, w tej grze. No tutaj tak, tu tak, mamy taki moment zupełnego chaosu, tak. Takiej radosnej gry, no dobra, prowadzimy, widać, że nam się to lepiej układa, to zagram mocniej, wyjdę tak sobie z taką finezją, zabrakło tutaj przewidywania, zabrakło zastanowienia się dokładnego nad tym. No ale też kiedy to miał zrobić, jak ten strzał wykonał z podejścia, że tak powiem. To jest jeszcze bieg chyba. Dobrze, że się zatrzymał, tak. No, dokładnie, no. Wojtek podobnie gra jak Tony Drago? Tak, tak, Tony Drago. To są podobny styl. Szybko, zwięźle i na temat, można by rzec. Potrafią zasuwać rzeczywiście chłopaki przy stole bilardowej. Potrafią też przy tym być skuteczni, bo to też... Jeżeli tutaj... ktoś przyjmie ich styl gry, będzie z nimi ogromnie ciężko wygrać. Nie, to nie ma szans tak naprawdę. Tutaj... Dobrze się czują w takiej wymianie szybkiej strzału w uderzeniach. Liczyliśmy wielokrotnie ze stoperem, ile czasu, że na taką partię 12 sekund i Tony Drago potrafi zakończyć partię w dziewiątkę, czyli absolutnie szybko rozegrana. I to mówimy nie pokazowo, bo co innego, gdyby to tak grali na pokaz, ale mówimy o ważnych turniejowych pojedynkach, że Tony Drago takie rzeczy robił, więc tutaj... Ale jest jedno, to co mówiłeś przy Wojtku Tajdosie, chyba komentując któreś z poprzednich spotkań, że jeżeli się zatną, to im ciężko wrócić na te na... I to samo Tony Drago ma, jeżeli się przytnie nagle, dwa, trzy razy tak, zagra tak, źle... On to... musi potem się rozpędzić, żeby tak, wejść na te twoje tory, rzeczywiście... jeżeli przeciwnikowi nie pozwala, celowo gdzieś tam zwolni tą grę, jest skuteczny, nie dopuszcza go do stołu, no to wtedy jest o wiele gorzej. Tutaj widzimy kolejną partię, na razie 2-1 prowadzi Konsalet Warszawa. No i nie trzeba zamawiać w dziewiątkę, czyli po takim przypadkowym odbiciu wpadła kula, więc dalej kontynuują podejście zawodnicy z Warszawy i już bezbłędnie, troszkę ze szczęściem wychodzą i zdobywają kolejny punkt. Teraz mocne rozbicie, ale za czarną powędrowała biała, została w łuzie, ale na tyle jeszcze wykazał się skutecznością Szewczyk, że wbił ją, potem pomyłka i teraz próba wypracowania dogodniejszej pozycji, zagrania na odstawne i co teraz? Atak. Atak, czują się pewnie skuteczny, zawodnicy naprawdę z Konsalnetu. Naprawdę, żeby w takich sytuacjach mógł odstawiać, miał miejsce na taką bezpieczną, zachowawczą grę. Offense. 4-1 dla nich. Może się ta gra podobać. Nawet jak się pojawiały błędy, to jednak mogły być wybaczone, bo rzeczywiście wiele ciekawych i odważnych zagrań. Tak, okraszone takimi ładnymi uderzeniami. Och, no... No, chyba, że w swojej spinie mówimy o tych dobrych uderzeniach. No, ale to akurat nie było zagranie Konsalnetu, tak, to było zagranie... No to teraz, proszę bardzo, Borowiec się odrodził. Wspaniały, potężny strzał i idealnie skuteczny. Kończy tą partię, czyli gdzieś tam jeszcze ta walka trwa. Jeszcze jest pewna nadzieja, że zawodnicy z Hadesu są w stanie stawić skuteczny opór obrońcom tytułu. Dokładnie, przypomnijmy, Konsalnet Warszawa, mistrzowie Polski z ubiegłego roku pod wodzą Tomasza Szewczyka. Na pewno marzą, ty mówiłeś, że spokojnie przygotowują się do odebrania pucharu, ale ja myślę, że nie zgodzą się zawodnicy Nosanu Kielce i RG Bieruń Folie z tym, szczególnie te dwa zespoły, bo one chcą stanąć na drodze im te Konsalnetowi w obronie tytułu mistrzowskiego. Chociaż daleka jeszcze droga do tych ostatecznych rozstrzygnięć. No Bieroń już ma wpadkę, prawda? Tak, tak. I to jest wpadka taka największa i dlatego liczyłem tutaj, że Hades Poznań, no to jest dopiero początek spotkania, ale tam właśnie początek spotkania pomiędzy Hadesem Poznań i RG Bieruń Folie zadecydował o końcowym sukcesie podopiecznych Bogumiła Kościelniaka. Zaczęli bardzo dobrze, wykorzystywali każdy błąd, zarówno w pojedynku z RG Bieruń, jak i z Tomaszowem Mazowieckim. To naprawdę dwa silne zespoły, które dzisiaj na rozkładzie ma Hades Poznań. Dlatego liczę, że jeszcze się odrodzą tutaj poznaniacy. Chociaż, no zobacz, ten pociąg pod wodzą Wojtka Tajdosa zasuwa bardzo szybko. No taki, mamy jakiś ekspres w Polsce, bo już nie wiem. Tam, mamy ich wiele. Pendolino. Pendolino to może być, choć to bez włoskiego tutaj akcentu w tej drużynie. No właśnie, to mówię, polski ekspres taki jakiś by się przydał. Więc mówię, no Hades Poznań jak na razie grał bardzo dobrze. Zatrzymany przez Nosa Kielce, ale z potencjałem ten zespół.
z dużym potencjałem. Teraz ale... troszkę takie niedociągnięte. Ale zagrania, zobaczymy, trzy bandy na 100%. Mocne, ale Trajdos, trzy bandy, tak. Wyjdzie idealnie. Oj, nie. No, zmienił, bo chciał tutaj... Ale ładnie. Bardziej ładnie, oczywiście. Naprawdę. Skutecznie i bardzo tak przemyślanie. Naprawdę dobre zagranie teraz Wojtka Trajdosa. Jak nie na Wojtka, bo w sensie tym, że dobre, no skuteczne... i pierwsza odsłona 5-2 dla Konsalnetu. Tylko dwa punkty ten duet poznański był w stanie zgromadzić dla swojego zespołu. Wojtek Stoczyński i Mateusz Śniegocki, czyli Poznań kontra Poznań, można by rzec. Tak, teraz już wszyscy są z Poznania. Przy stole, którzy tylko są. Że dwaj przeszli właśnie z Hadesu do Konsalnetu. Konsalnetu. 5-2, a teraz dowiemy się kilka zdjęć. Krystian Ćwikła, brązowy medalista Mistrzostw Świata Juniorów. W tej chwili, kiedy Państwo oglądają te zmagania, jest w Stanach Zjednoczonych. Walczy w takim pojedynku Europa kontra Stany Zjednoczone. Jakub Kościelniak, brązowy medalista Mistrzostw Polski Mężczyzn 2014 roku. A po stronie Konsalnetu poznaniacy. Wojciech Soczyński, dwukrotny mistrz Polski 2012 i 2013 oraz jeden z najlepszych polskich zawodników nie tylko w kraju, ale eksportowych, Mateusz Śniegocki, 14-krotny mistrz Polski w różnych kategoriach i wicemistrz World Pool Masters 2012 roku. No, to naprawdę mocna para z jednej i z drugiej strony, jeżeli biorąc pod uwagę możliwości jednego i drugiego zespołu. Choć jeżeli chodzi o medale, no to Mateusz Śniegocki tutaj myślę, że sam ma więcej niż cała trójka razem. Cała czwórka z Hadesu i tak. Jeszcze z dwóch okolicznych klubów. No tak można by rzec, rzeczywiście wyśmienity zawodnik. I zobacz, jak szybko podchodzą. Nie wiem, czy Wojtek Stoczyński, chociaż nie, on też jest szybkim zawodnikiem. To jest ten zawodnik, który będzie szybko decydował się na rozwiązanie na stole. No Mateusz tutaj raczej jest takim wolnym, tak, pomalutku gra, tak spokojnie, tutaj widzimy, no. Spora grupa kibiców, nawet tych zawodników, bo to są miejsca tylko i wyłącznie dla zawodników. I tak, i widzimy już drużynę Erkfolie, która też już obserwuje, co się dzieje. Wśród... Liczy na Hades, moim zdaniem. No, na pewno w pocichu kibicuje Hadesowi. Dokładnie tak. Zawsze jest taka zasada, bij mistrza, co tu dużo mówić. Ale tak jak gra Konsalne, teraz tak jakby zarażony może Wojtkiem Trajdosem, można by rzec. Szybko, pewnie, skutecznie, nawet Mateusz Śniegocki dosyć szybko zagrywa. On jest takim średniakiem, jeżeli chodzi o tempo gry. Nie chodzi mi o umiejętności, bo na pewno to najwyższa półka. A jeżeli chodzi o tempo gry, bo popularnie nazywany Sroka, czyli Wojciech Soczyński, jest raczej należy do tych szybszych. A tutaj na pełnym luzie, na pełnej prędkości 6-2. Zaczęli tą drugą odsłonę pojedynku. Mocno bilardziści z Warszawy czują swoją przewagę, czują swoją rutynę, wykorzystują to bezbłędnie, przynajmniej w tej pierwszej partii. Śniegocki będzie tutaj liderem, ale Stroczyński to jest taki gracz o dużym potencjale, więc on na pewno będzie się chciał przebijać. Tu próba wymiany zdań, jeszcze właśnie ten pan z brodą to szef ekipy Konsalnetu Warszawa, Tomasz Szewczyk. A ten drugi, który gestykulował mu i coś próbował podpowiedzieć, to Arkadiusz Macioł, szef ekipy All in One Mikołów. A jednocześnie ojciec i trener Daniela Macioła, mistrza świata juniorów z ubiegłego roku. No jest już pięknie, kiedy mówi się o polskim bilardzie, tak. I do każdego zawodnika można wymienić całą gamę tytułów. I to nie jest tak, że jest jeden czy dwóch, ale ta ławka utytułowanych, ta ławka wielokrotnie nagradzanych w międzynarodowych imprezach, już nie mówimy o polskiej rywalizacji w zawodnikach, jest bardzo, bardzo długa. Cieszymy się, że w Polsce to tak wszystko harmonijnie działa, ale to też system po prostu stworzył to, że mamy bardzo szerokie, potężne zaplecze juniorskie, mamy stałą, dobrą rywalizację cykliczną, Grand Prix Polski dla seniorów, mamy Mistrzostwa Polski, ten rytm życia sportowego wzbogacony o drużynową ligę, to wszystko jednak owocuje i ogromne i zaangażowanie tych, którzy to budują, ale też dodajmy i też niemałe pieniądze, które łącznie przez te lata działania Polski Związek inwestował w zawodników, dając im możliwość rozwoju na arenach międzynarodowych.
No, gdyby tak to podsumował, to niezła sumka by już się tak była, nie? Tak? Wybudowałoby się pałac Polskiego Związku Bilardowego. Nie byłoby może wyników sportowych, ale prezes miałby całkiem dobry samochód i byłaby duża szansa do własną dobrą nieruchomość. No, ogromną dużą nieruchomość, bo biorąc pod uwagę, tak, że zawodnicy od samego początku tak naprawdę, czyli od blisko 20 lat mają finansowane starty w Mistrzostwach Europy, w części Mistrzostwach Świata, w Pucharach Europy. Były takie okresy, kiedy jeździli, naprawdę ogromna, szeroka kadra jeździła na zawody Puchary Europy, główny Eurotour i Best of the East. No, tak, to pamiętamy przecież całe autokary wysyłaliśmy na Best of East, bo to było głównym z jednym celów. Za słabi byliśmy to, aby tą ławkę jakąś szeroką pchać na Puchar Europy, Eurotour, ale tu była szansa, żeby się ogrywali. Było tak, że przyjeżdżaliśmy do sąsiednich okolicznych państw i suma zawodników przyjeżdżających Polski była taka sama jak miejscowych, tak. Więc to było też zaskakujące. No ale dzięki temu też, myślę, ograła się spora liczba osób, bo część... Wszystko zaowocowało, tak? Tak, to dokładnie. Ten system zadziałał i tu możemy mówić o tym. Dzisiaj część ma aspiracje wyższe i cieszymy się. Część ocenia, że wcale nie trzeba iść po drabince, po schodach, można próbować skakać, ale dobrze, że to nie jest boks i to nie jest sport kontuzjowy, bo już by się połamali w wielu przypadkach. Nie, no trzeba, to jest określona drabina dojścia do sukcesu, trzeba jak stopniowo. Z każdą wszystko. Wiedzą, trzeba to umiejętnie. Nie da się tabliczki mnożenia znać, nie znając dodawania, to jest proste i logiczne, to no i myślę, że, no część jeszcze nie rozumie, ale myślę, że po jakimś czasie, ale najważniejsze, że 90% rozumie, że system jest najważniejszy w sensie tego, który funkcjonuje wszędzie na świecie od lat. Nie ma możliwości budowy stabilnej żadnej organizacji. Mówimy o organizacji społecznej, czy mówimy o organizacji nawet biznesowej, bez dobrej struktury, bez stabilnego systemu działania. Analizą tego, co się dzieje, pokazaniem pewnych możliwości, otwieraniem drzwi, to, co może pochwalić się Polski Związek Bilardowy na pewno przez lata, to jest ta wizja rozwoju. To jest to, czego w wielu krajach skończyło się na tym, że przyjedzono pewne pieniądze, które się nawet czasowo pojawiały. Nikt nie pracował nad produktem, który mógł zainteresować dłużej sponsorów, który mógł zainteresować grupy, które mogły pomóc danym federacjom. Czasami wszystko skoncentrowało się na jednym bądź dwóch zawodnikach, bez budowy zaplecza, bez sięgania po juniorów, bo oceniano, że oni tam sobie nie chcą, ale to jest nieważne, bo czterech ma zagrać dobrze. To się nie stało w Polsce i cieszymy się z tego bardzo, że mamy taki system, on jest wzorem pewnym światowym. Dzisiaj próbuje się go realizować w kilku innych państwach, między innymi taka duża ofensywa azjatycka w Chinach nad szkoleniem i kadr juniorskich, i na kadr seniorskich. To na pewno zaczyna już przynosić Chińczykom efekty, no ale my tutaj nie mamy sobie nic do zarzucenia. Pewnie, że gdyby tych pieniędzy było więcej na tą drugą półkę, bo to pierwsze działanie to jest, nazwijmy tanie, ten pierwszy krok, ale ten drugi, kiedy to ogrywanie zawodnikami Azji, Ameryki musi być w programie przygotowawczym, tutaj niestety bywa różnie. Dokładnie, jeszcze na to troszeczkę środków brakuje, ale jak mówimy o tej prezentacji, to przypomnę tylko ci, że chyba pod koniec, na przełomie lipca i sierpnia jedziesz do Albanii, wylatujesz na taką prezentację właśnie, gdzie Polska ma być swego rodzaju wzorem dla pozostałych krajów Europy, gdzie będziesz prezentował, jak ten system szkolenia, nie tylko szkolenia, cały sportu bilardowego w Polsce wygląda, skąd te sukcesy, skąd ta liczba osób grających w bilard, właśnie od najmłodszych do najstarszych, poprzez turnieje Ligi Młodzieżowej, Junior Tury, Grand Prix Polski, Mistrzostwa Polski Amatorów i te wyniki zawodników. Mam nadzieję, przyznam szczerze, że będą te inne kraje chciały się od nas uczyć.
To jest dla nas dobre i złe, prawda? Znaczy, rośnie konkurencja. Nie potrzebujemy konkurencji, żeby dobrze wygrywać, bo i tak wiele państw uczestniczy w rywalizacji. Tak. Tutaj... Natomiast jesteśmy otwarci na to, żeby z tych wzorców mogli wszyscy korzystać. I to robimy, pokazujemy to na bieżąco wśród naszych sąsiadów, czyli ze Słowakami, i z Litwinami, i z Ukrainą. Gdzieś tam w tym systemie pokazywaliśmy, jak to działa. Bardzo dużo z naszych doświadczeń brali Rumuni, brali Bułgarzy, próbowali to robić, zaczęli to kopiować Anglicy, absolutnie nie udało im się. Skandynawia zaczęła próbować tej sztuczki, też się, mówiąc krótko, ma dobrych indywidualnie zawodników, ale ma ich tak mało i tak, mówimy o młodych zawodnikach, tak mało i tak porozrzucanych po tych państwach, że nie mogą się w żadnym wypadku z nami porównać. Zobaczymy, co będzie dalej, czy ten pion uzyska teraz wsparcie w kilku państwach sponsorów, czy uzyska wsparcie także z budżetów ministerialnych, bo część krajów ma to wsparcie, ale mówiąc szczerze, to nie wiem, czy system wydatkowania tych pieniędzy jest dobry, być może on służy danej strategii, ale to chyba nie jest ta strategia główna, o której byśmy myśleli, przynajmniej w naszym odczuciu, która przez lata się skutecznie sprawdza. A tutaj już 9-3 prowadzenie Consalnetu. No, mistrzowie Polski są w sztosie, można by rzec. Rzeczywiście grają to jak z nut. Naprawdę mało błędów. Dobra gra Wojtka i Mateusza. Chociaż teraz znowu pochwaliliśmy ich blisko po błędu. Ja nie wiem, czy oni czują, że my ich chwalimy. Ale blisko to nie znaczy, że ten błąd został popełniony. Jednak padła ta bila do łzy. W pojedynku Poznań kontra Poznań szykuje się zwycięstwo doświadczonego Poznania nad tym młodym, który myślę, że w perspektywie jakiegoś niedługiego czasu będzie też dużym zagrożeniem właśnie dla Mateusza, czy też dla Wojtka, bo Krystian Ćwikła to... Zobaczmy, tak, teraz ciekawe zagranie nas czeka. Będzie wyszedł po trzech bandach. Troszkę za bardzo odbiła się ta... Trzy. Za słowo odbija się bila biała od łzy. No a tutaj idealnie po prostu rozłożył ręce. Wojtek tak pięknie i Mateusz kończy drugą część pojedynku. 10-3. Ogromna przewaga. Widać po twarzach zawodników z Poznania, że no, powodów do zadowolenia raczej nie mają. No nie ma co się dziwić. Pierwsza odsłona 5-2 wygrana przez warszawiaków. Druga 5-1. Tylko jedną partię w tej odsłonie udało się zdobyć temu duetowi. No i co? Ostatnia szansa. Adrian Borowiec. Z kim w parze? Jaka decyzja zespołu prowadzącego jest? Z Jakubem Kościelniakiem. A po drugiej stronie? Mateusz Śniegocki, podejrzewam. O. Z kim tym razem? Z Wojtkiem. Na pewno z Wojciechem. No tak, bo tam są sami Wojciechowie. Potem już mamy trzech Wojciechów. No Wojtek tak. Szewczyk. I Wojciech Szewczyk. Dziewiąta no, para ubiegłorocznych mistrzostw świata w parach, przypomnę. Najmocniejsza już, można powiedzieć. Chyba tak, na ta dzisiaj. Ta para w tej chwili z niej taka najbardziej... No najbardziej eksportowa, grająca, tak. Eksportowa. Zauważymy, że nie ma w drużynie kadesu tego najmłodszego, ale bardzo dobrze grającego długo zawodnika, jakim jest... Wiktor Zieliński, dokładnie tak. To tutaj... Z tego co wiemy, wyjechał na jakiś komercyjny turniej. Decyzja klubu jest decyzją klubu, bym się zastanawiał, czy tak młody zawodnik nie powinien tutaj zbierać szlifu i właśnie budować drużyny, no ale widocznie tak ustalono to, w jaki sposób może cieszyć konsalne troszkę. Na pewno ułatwiło to zdecydowanie, bo to jest mimo tego, że to jest najmłodszy zawodnik w ogóle rozgrywek bilardowej ekstraklasy i najmłodszy w zespole HLS-u Poznań, jest na pewno w tej pierwszej dwójce najmocniejszych tych zawodników, bo on, myślę, że i Krystian Ćwikła dzisiaj są takimi, chociaż to jest wyrównany skład, ale zawodnicy, nawet ci najwięksi, czują respekt przed
przed mały jeszcze, no nie tak wielki oczywiście, ale czują przed... Nieobliczalnością, czyli tak, ten... Tak, dokładnie, nieobliczalnością, ten, taką pewnością gry, czymś takim... Junior taki... z Poznania, tak, potrafi zagrać cudowne rzeczy z takim luzem. Jest jeszcze luzem, chimeryczny, tak, ale potem walnąć tak, focha, że tak, tak powiem, i zupełnie to nie wygląda tak jak, ale w tym wieku to jest naturalne, więc tak. I tak jest pięknie, rozwija się bardzo dobrze. Walnąć fochasz, przyszło mi na myśl, nie zagrać meczu ligowym, ale to decyzja to, klubu, no to umówmy się. To oni ustalili, to nie wnikamy w to. Na pewno szkoda, możemy że go nie ma. Możemy powiedzieć, że zmniejszyło to siłę po Hadesu. Tak, tak. Mimo wszystko, nie umując oczywiście reszcie zawodników, ale myślę, że tutaj z Wiktorem te szanse na wyrównany pojedynek byłyby większe. Mam nadzieję, że wróci do składu tak samo, bo jeszcze mnóstwo spotkań przed Hadesem Poznań, że to tylko jednorazowy, że tak powiem. Wiesz, być może też się okazywać, że w tej rywalizacji wewnątrzklubowej, kiedy masz piątkę w miarę wyrównaną, akurat niekoniecznie Wiktor musi być tym, który będzie najmocniejszy w tej chwili. Dokładnie. Bo to jest też dobry klub, który ma dobrą sytuację, mając tą piątkę, że tu każdej chwili może dyskutowaliśmy o tych równych składach. Stawić to... zawodnika, który będzie dobrze uzupełniał skład. Można by go zabrać, bo można i w piątkę przyjechać i wtedy mieć w żonglerce takiego jednego, dokładnie, który naraz, a u kogoś coś tam nie tak działa, to... To może zagram. No ale... Wojtek Szewczyk, Mateusz Niegocki, najmocniejszy duet, jeżeli chodzi, moje zdanie przynajmniej, o Konsalnet Warszawa. W ubiegłym roku 9 miejsce Mistrzostwa Świata w Parach. Tegoroczne Mistrzostwa Świata w Parach. A nie, to jeszcze nie znamy rozstrzygnięć, one gdzieś do nas dotrą. Tak, one są na jesieni w tym roku, bardzo późno nawet, bo we wrześniu jest World Pool Masters, a w październiku dopiero chyba te zawody się odbędą, z tego co ostatnio korespondowałem z Lukiem i... Luglici, promotor tego turnieju z firmy Matchroom Sport. Dokładnie, ale nominacje też na te zawody, no czekamy, bo to też jest nominacja właśnie zarówno tej firmy, jak i wspólnie z Europejską Federacją Bilardową. To nie jest nominacja też Polskiego Związku Bilardowego. Zobaczymy, kto w tym roku będzie reprezentował Polskę w tych zawodach. No, na pewno liczymy tam na kolejny medal też, no co tu dużo mówić. Na razie mieliśmy jeden, czyli kolejny, czyli drugi, ale blisko medalu. No tak, bo kolejny, po jedynce jest dwójka, czyli kolejny. Dokładnie. Kolejny jest, tak. Pozytywnie zadziałało. Ale piątych miejsc mieliśmy chyba cztery albo pięć nawet, także blisko tego medalu. Byli nasi reprezentanci też kilkukrotnie. Zobaczymy. Też fajna impreza, też podobnie jak bilardowa ekstraklasa, niejednokrotnie organizowana w galeriach handlowych przez wiele lat, właśnie na Filipinach szczególnie. Też miałeś okazję tam być? Miałem możliwość obserwowania tych pojedynków. Dobrze promocyjna impreza pokazywana przez British Sky Broadcasting, Matchroom, firma, która to nagrywa, która sprzedaje te relacje, między innymi przecież dla sportklubu. To wszystko możemy zobaczyć szczęśliwie w Polsce. Przyjrzeć się tym najlepszym duetom. Dokładnie, przecież na stacji sportklubu będziemy mogli oglądać później retransmisję z tych głównych imprez, które organizuje właśnie Matchroom, czyli Mistrzostw Świata w Parach, World Pool Masters i Moskoni Cup. Czyli meczu takiego, no, prestiżowego, taki produkt telewizyjny pomiędzy czysto Ameryką, tak, dokładnie, a Europą. Taka walka, nie wiem, jak o super puchar Europy, super puchar w piłce nożnej pomiędzy tam Stanami, a nie wiem, mówię, jakby stworzył taki mecz kontra najlepszy zwycięzca Ligi Mistrzów, kontra zwycięzca Ameryki Południowej, raczej bo tam inne kraje mogły mieć problem z poziomem sportowym, na pewno nie Liga Amerykańska, bo ona ofituje wiele ciekawych zagrań, wiele błędów sędziowskich. Mówię o piłce nożnej, żeby było jasne teraz. Ale jest ciekawie się za to ogląda. Ligi amerykańskiej bilardowej drużynowej nie ma, więc tutaj mamy... Nie ma, tak? Nie ma. To jest wszystko oparte o systemie indywidualnym. Nikt nie nadzoruje takiego działania, by próby tam budowy zespołów różnych przedsięwzięć, takich komercyjnych, ale one trwały sezon, dwa, potem upadały. Niestety BCA nie tworzy tego, nie udaje jej się stworzyć takich stałych ram, w której zawodnicy... podporządkowali się, no też jest to duży kraj, mamy świadomość, że... No kilka razy większy od Polski. Tak. Dobry dowcip. Że jest ciężko w tym kraju, pamiętam, kiedy
pierwsze doświadczenia swoje próbowałem polskie, pozytywne, przenieść na wariant rosyjski i naraz mówię, no wiesz, te drużyny przyjadą i się spotkają i ten mój przyjaciel z Moskwy, Lew Jarosławce, mówi, no tak, ale oni są z Czelabińska, a ci są w ogóle z Władywostoku i oni do Moskwy to będą lecieli z 8 godzin. To już my jesteśmy w Ameryce, więc to tak jakby tak. Wspólnie ligę robić z Ameryką, mówi, i koszt tego samolotu to jest tam $600 czy $700 za bilet. No więc dlatego to może zmienia tam cały wariant funkcjonowania. No ale to znamy takie sporty, gdzie są jakieś dywizja północna, dokładnie, południowa. Można to podzielić, można próbować. No ale to, jak mówię, to są i większe koszty, większe pieniądze potrzebne. Inny sztab organizacyjny. Duże wyzwanie. My na razie mamy swoją bilardową ekstraklasę. Przypomnijmy, 9 zespołów walczy do mistrza Polski. Na jej zapleczu jest pierwsza liga, również w takiej ogólnopolskiej formule. Tam też 9 zespołów i kilkadziesiąt zespołów w drugiej polskiej lidze bilardowej. Ona już jest regionalna. Kilka grup, ale to jest kilkuset zawodników, którzy przez cały rok systematycznie, czasami dwa razy w miesiącu, czasami trzy razy w miesiącu, muszą trenować, muszą grać. Oprócz tego ten system indywidualny, oczywiście oparty głównie o te turnieje, które organizuje jeszcze i Grand Prix Polski, Poltur Słomka Ptysiowa, kończone mistrzostwami Polski. To mówimy o tym zawodostwie tak naprawdę. Później mamy Mistrzostwa Polskie Amatorów, też tu blisko 2000 uczestników przez cały sezon. Junior, które też organizujesz tam, to chyba największa tak naprawdę rywalizacja juniorska w Europie. Taka systematyczna, tutaj ponad 120-130 zawodników zjeżdża czterokrotnie, cztery razy w roku, tak? Tak. Tak, tak, do Łodzi. Jaki błąd teraz niespodziewany. Chciał Szewczyk lekko zahaczyć. Tak, sejfa chyba zagrać. I nie wyszło. Patrząc po sile uderzenia, to nie był strzał na wbicie. Mamy też rywalizację dla kobiet osobną, rywalizację dla osób niepełnosprawnych, ligi regionalne, te młodzieżowe, o nich jeszcze też zapomniałem, więc mnóstwo tego jest, więc no my, ten problem kosztów też jest, bo u nas nie chcą na przykład kluby drugoligowe jeździć po kilkaset kilometrów, nocować. Mimo, że kraj mamy mniejszy od Rosji czy Stanów Zjednoczonych. Troszkę, więc też próbujemy to zrobić w taki inny sposób, ograniczać do rywalizacji regionalnej, tak samo z ligami młodzieżowymi. Myślę, że no, to kwestia chęci, systemu, możliwości. Znowu, skutecznego systemu odpowiadającego danym warunkom. No ja tutaj wróćmy do stołu. Oj, ale pociągnął tym kijem teraz Adrian Borowiec. Piąty punkt. Będzie? Nie, no myślę, że Jacobo się nie pomyli w żadnym lekko wypadku. I no, ale to jest dopiero połowa tego, które punktów, które zdobył już Konsalnet. Zobaczymy, 16 partia. Uśmiech na twarzy Adriana Borowca tam z tyłu, ale dlaczego tego nie wiemy? Coś wskazywaj na już stronę. Jakby mniej tej wiary w zwycięstwo. Teraz już tylko walka o poszczególne punkty, o jak najmniejszą porażkę. No, nie powinni, tak? Zawodnicy moim zdaniem powinni być przyzwyczajeni, że walczymy do samego końca, że no, wierzę w to, że oni wciąż walczą. A tutaj jakie szczęśliwe zagrania Adriana Borowca widzieliśmy. Ostatecznie do stołu podeszli zawodnicy Konsalnetu, niemniej jednak takie rzadko spotykane. O! Gdzieś ta łza znowu. I ta łza znowu, tak, się dała o sobie znać. Bardzo ładnie próbował miękko, lekko tym razem zagrać Wydy Szewczyk, ale tutaj pokonał tą muzę Adrian Borowiec. I jest punkt dla Hadesu. Kolejny się zapowiada. Chyba, żeby niestety ale błąd. Absolutnie błąd. Duży błąd. Pociągnął za bardzo w dół. Chciał, żeby wyszła wyżej. Lepiej ustawiła się z zagrania dziewiątki. Bila biała, ona uderzyła w dziewiątkę i oczywiście wpadła do łzy, więc biała w ręce i tu już z ręki dziewiątki nie sposób było nie trafić. Oj tam, bez przesad. Ja widziałem takich. Widzieliśmy to, ale to nie na tej klasie turnieju, niewątpliwie sami pamiętamy, jak rozpoczynaliśmy grać, jak było ciężko, a teraz co? Oj, teraz rozbicie. Kombinacja nie. Nie, czy jest tu jakaś możliwość zagrania kombinacyjnego? Komentuje Jakub Kościelniak, że
Ona nie chciała białej, ale... Nie chciał białej. Zobaczmy. Czy nie chciał białej, także to nie jest. Gra w Ruską piramidę. Odbiło coś, czarna. Czarna była to, to także... Trudno mieć pretensje do niego, absolutnie bo żadnych. Zagranie poprawne, ale dwie bile stoją blisko siebie, jedynka i dziewiątka. Znalazł teraz miejsce na wbicie jedynki, ale przede wszystkim na dobre wypozycjonowanie sobie bili z numerem białej do zagrania dwójki. Tu dużo miejsca nie było i teraz musi tak zagrać Szewczyk, żeby obeszła te kule bardzo ładnie właśnie. Czwórkę i piątkę biała i odsłoniła drogę do trójki. Jest to zrobione. A ładnie teraz też no teraz płynnie bilami. Być może oglądamy ostatnią partię tego pojedynku. 13 do 6. Gramy do 14 punktów. Przy stole drużyna obrońcy tytułu Konsalnetu Warszawa. I bez niespodzianki można by rzec. O, chociaż no, teraz dopóki jeszcze... piłka w grze. Teraz tak. Patrzymy. Czy będzie ryzykował w górę granie? U, nie za bardzo da się pchnąć, żeby wyjść na drugą stronę. Dokładnie. No, zobaczymy jak to rozegra Śniegocki, ale... A jak będzie wycinał do środka, to na biała idzie chyba do czarnej właśnie. No, ale to jest zawsze, jeżeli tam zostanie w tej części stołu, jest lepiej niż... No, patrzmy. Czyli do środka. A nie, jeszcze teraz... w dół gra, tak żeby ominąć, chociaż nie wiem czy... A z tego to już inaczej wygląda ten kontakt naprawdę z tu ujęcia kamery. Miękko, płasko. Biała. I biała. No to dwa razy źle, bo nie trafił Śniegocki w bile, oczywiście do łzy, wpadła biała. Ale wiesz co, myślę, że zmieniło go to, że on cały czas myślał tylko właśnie o tej białej o tej czarnej, tak. Tak, tak. I żeby tu tej czarnej ominąć, tak, pójść tam na bandę, siłę wypracował dobrą, bo rzeczywiście gdyby ta biała doszła z taką siłą do bandy, to odeszłaby i zostawiłaby dogodne miejsce do zagrania szóstki. No ale tak się nie stało. A szansa na siódme oczko teraz przed podopiecznymi Bogumiła Kościelniaka. A tym razem co? Adrian Borowiec, on nie ma jak zawadzić teraz o ósemkę, o dziewiątkę. Wycofał na tyle dobrze? Za lekko. Znów no dobrze, że jest pusty stół, tak. Są... Jest możliwość wyjścia po kilku bandach, raz, dwa, trzy i teraz, czy ta siła uderzenia była zgodna? Bardzo dobrze. Dobra. Bardzo dobra, bardzo ładnie. Jest siódmy punkt. Jest siódmy punkt dla HDS-u Poznań. I zobacz, gdyby nie ten błąd w poprzedniej partii, tak naprawdę byłoby 8 do 12, a nie 13 do 7? Tak? Tak. Kolosalna różnica wbrew pozorom. No, każdy punkt może być dla HDS-u ważny, żeby się utrzymać w tabeli. Sędzia Rafał Wróblewski ustawia bilę. Być może w przedostatniej partii. A być może jeszcze 6 przed nami. A być może przed nami jeszcze albo sporo 7. Grania. Zobaczymy. Ale jakby zadowoleni z tego, z tych kilku punktów zdobytych, poznaniacy siedzą, uśmiechają się tam. Nie wiem jak Bogumił Kościelniak, jego nie ma na tym spotkaniu, widzimy gdzieś... Jak to będzie oglądał w telewizji, chłopaki, co wy tutaj robicie, zamiast się skoncentrować, zamiast tutaj skupić się na tym, co te jakieś tutaj pogaduchy. No ale zakończyli to sportowym przybiciem piątki, czyli gotowością, że ale jeszcze walczymy. Znowu teraz, Mateusz. Piękne, potężne rozbicie, ale jak się ustali... na drodze? Aj, chyba nie. Ale zobacz, dojście do trójki jest, ale trzeba jedna, znaleźć pozycję dwie, do czwartki. Trzy kule do łzy. Ładnie, i teraz tutaj byłoby prawie idealnie, gdyby nie zastawiła piątka, to iść, ale nie zastawia, chyba jest tam przejście. Śliczny strzał. Ach. Tu przestawił troszkę, ale... Ale szczęśliwie chyba tutaj zeszło akurat po tej siódemce. Jest możliwość zagrania bezpiecznie, ale myślę, że Mateusz będzie wbijał. Bijał do góry, bo to uderzenie. Do tej ulubionej łzy. Ale zobacz, lekko padło. Po bandzie przesunęła, lekko się otarła bandę i cztery potrzebują skuteczne wbicia. Och. No takie naciągane te strzały, dwa, Wojtek się trochę szczęście,
bilardzistą z Warszawy. Ponownie ta łuza i nie jest wygodna sytuacja. Zobacz, prawie w linii stoi ta biała z szóstką, troszeczkę musi naciągać i nie ryzykował mocnego zagrania, chociaż moim zdaniem absolutnie. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, no może łatwiej. Ale to jest taka szkoła, pamiętam, że obserwowaliśmy na początku Ralfa Soker, że on nie wychodzi, nasi to ciągnęli, żeby wyjść idealnie, bo oni nie wbijali. Tak. A on wbijał te długie strzały i wolał zagrać tu bezpiecznie, zagrać pewnie. No zobaczymy, czy akurat nasza przepowiednia się sprawdzi, że Szewczyk to wbije. No Szewczyk nie wbił tego akurat, więc... Ależ błąd Wojtka. Te drugi już zawodnicy... Przeceniliśmy tą strategię warszawską, przekolorowaliśmy ją, że to po prostu z pomocnikiem Siegocki nie chciał ryzykować, bo może z nim mało trenuje. No ale tu nie ułatwia sobie za bardzo też drużyna. Co zrobił teraz Jakub Kościelniak? Z Hadesu rzucił wyzwanie koledze, mówi, no dobra, ja tamtą mówiłem, ale nie wyciągnął i tak trzeba. Śmieją się, poprosili o dalsze 30 sekund. No pogodny team, tyle dobrze, fajny wizerunek, no ale gdzie tu jest koncentracja, to nie widzę za bardzo. Rozkłada ręce Kościelniak, że nie idzie. Ale dziewiątka idzie. No idzie, tylko że chciałem trafić. Ładnie. Bardzo ładnie. Naprawdę bardzo trudne ładnie. Uderzenie. Z trudnej pozycji, pod dużym kątem, bo do środka łatwo się wbija kulę, ale gdy widać całą szerokość łzy, tutaj z tego zagrania musiał być precyzyjny, musiał naprawdę bardzo dobrze wykonać bilardzista poznański, zrobił to, 8 punkt. Adrian Borowiec, 3 medale chyba na Mistrzostwach Europy Juniorów wywalczył w Holandii. 2 indywidualnie, 1 w drużynie. O ile dobrze pamiętam, srebrny chłopak, tak go nazwałem po tych mistrzostwach. Przegrał 2 finały. Na tych samych Mistrzostwach Europy, o ile dobrze pamiętam, Wojtek Szewczyk był razem z nim i Wojtek wtedy zdobył złoty medal w odmianie 8 bil. Tylko w innej kategorii wiekowej. Wojtek już był chyba w starszej grupie, a Adrian w młodszej. O ile się nie mylę. Wiem, że na pewno 3 medale ma na swoim koncie Adrian Borowiec w kategorii juniorów właśnie, w Mistrzostwach Europy. A tam już widzimy zespół RG Bieruń Folie gotowy do kolejnego pojedynku. Dodajmy, że jak jest zorganizowana, może Grzegorzu kilka zdań byś powiedział, sama liga, czyli co, wszystkie drużyny mamy przyjeżdżają. 5 zjazdów tak naprawdę dwudniowych, znaczy 4 zjazdy dwudniowe, 1 zjazd jednodniowy, przyjeżdżają do Galerii Echo w Kielcach. W tym sezonie tak jest. W tym sezonie przynajmniej tak jest, bo zobaczymy, czy która galeria będzie gościła najlepszych bilardzistów w Polsce, jednych z najlepszych w Europie i na świecie w przyszłym roku. 2 dni zmagań. Od rana, od godziny 9 pierwsze pojedynki do godziny 19, bo Państwo jak widzą mamy skróty tutaj tych niektórych partii, bo każdy mecz trwa około 2 godzin. 4 pojedynki dziennie, łącznie 8 pojedynków podczas jednego zjazdu, to są 2 pełne kolejki. Wszyscy mecze gramy każdy z każdym tak naprawdę podczas całego sezonu. No i co? Mistrza Polski poznamy dopiero w listopadzie. No chyba, że któryś z zespołów zdobędzie sobie taką ogromną przewagę, tutaj, tak, i ktoś że reszta, ale normalnie to jest rzeczywiście ale ta ostatnia. Ale poczekaj, bo musimy przerwać. Kto wie, czy to nie jest bila meczowa? Znaczy jest, jest to bila meczowa. Widzieliśmy bardzo dobrą odstawną Mateusza Ścięgockiego, ukrył białą za szóstką, nie trafił w jedynkę Jakub Kościelniak i teraz bez pomyłki Wojciech Szewczyk, punkt dla drużyny Consalnetu, zwycięstwo, 3 mecze w tym sezonie ekipy warszawskiej, 3 mecze bez porażki. Spójrzmy więc, tak wygląda wynik tego pojedynku. 8 małych punktów dojdzie do tych wywalczonych przez Hades, ale to im daje 4 miejsce w tabeli. 2 mecze wygrane, 2 przegrane. Nosan bez porażki plus 31, Consalnet plus 21 i Lipiński Dachy potem z Hadesem po 2 mecze wygrane. Za nami przedostatni pojedynek 4. kolejki i przed nami jeszcze jedno spotkanie tej kolejki. All-in-One Mikołów kontra RG Bieruń Folie, na który serdecznie oczywiście zapraszamy Państwa do sportklubu. A za uwagę i spędzone chwile dziękuję Grzegorz Kędzielski i Marcin Szymiński.